Siemanko, z tej strony Konerski. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Wracam z testów Hadsena 1100X i wyszło gówno z tego. Już mówię, co się stało. Pojechałem na strzelnicę Nokolipki, na której zazwyczaj testuję karabinki, no i oczywiście przystąpiłem do pierwszych strzelań. Kilka pierwszych strzałów oddałem sobie na tam różne odległości, bo strzelałem do figurek. To po prostu chciałem się przyzwyczaić do karabinka, co nie? No i strzelając tam powiedzmy na 7, 8, 10 metrów, nie było większego problemu z trafieniem. Zacząłem wachlować troszeczkę przyrządami celowniczymi, bo wydawało mi się, że niesie go na prawo, ale dało radę trafić. Potem zacząłem strzelać na większe odległości 20, 25, 30 metrów i ni cholery nie mogłem w nic trafić, nie? Wziąłem sobie tarczę, jedną na początek, no i zacząłem strzelać. Sami zobaczcie, to jest strzelanie na 7 metrów. Potem stwierdziłem, że może coś jest nie tak ze szczerbinką, no bo w muszce nie mamy żadnej regulacji, więc zacząłem wachlować szczerbinką na prawo, na lewo, no i spróbowałem drugi raz. Więc stwierdziłem, że odkręcę na maksa w jedną stronę szczerbinkę, zobaczymy jaki będzie efekt i właśnie on tak wygląda. To jest, moi drodzy, strzelanie na 7, no niecałe 8 metrów, więc karabinek sieje po prostu na prawo, lewo, bardziej na prawo i w dół, więc strzelając do figurki na przykład na 10 metrach, musiałem brać poprawkę bez względu na to, jak jest ustawiona szczerbinka, w górę i lewo, więc gdybym chciał trafić w sam środek, musiałem trafiać w ogon wiewiórki. Zresztą zobaczcie, jak to wyglądało. Żeby nie było, że ja coś tutaj ściemniam. Przyrządy celownicze ustawione na zero. Bo tego nie ustawimy, nie? To jest na stałe. Dobra. Tu wam pokazuję wiatrówkę. To są cele oddalone może 7 metrów. Celuję w tym po lewej stronie, w tą wiewióreczkę. Sam środek. Gdzieś tam trafiło, co nie? Było słychać. Ale jak wyceluję w ogonek. Kumacie, nie? Gdzieś koło 2,5-3 cm przesunięcia w górę i w lewo. Trzeba zrobić poprawkę, żeby to poszło. To nie jest pierwszy raz, gdzie trafia do nas karabinek, który ma jakiś problem. Już Vital Shot miał problem, jeden z pistoletów, Crossman MTR bodajże 77, czy MT-77, ten wyglądający jak M16 też miał problem. No, zdarzały nam się już repliki, czy airsoftowe, czy karabinki, które po prostu nie działały prawidłowo, więc no, przyszedł czas na Hadsena, no trafiło się teraz to. Ja oczywiście nie będę w nim grzebał, odsyłam go na serwis. Na szczęście w militaria.pl nie ma problemu, przynajmniej na razie, z tego co nie było problemu z serwisowaniem, po prostu się wysyła, nie naprawiają albo wymieniają na nowy, no to tam kwestia dogadania się, nie? Jeśli chodzi o strzelanie, to wyglądało to trochę dziwnie, bo na początku, jak sobie go testowałem u siebie na ogrodzie, no to i ta sztuczka ze strzałem z ramienia, plecami do tarczy, czy tam zwykłe strzelanie po prostu do zwykłych puszek, butelek, czy tam do czegoś innego, no wszystko trafiało tam, gdzie chciałem. Skupienie było przyzwoite, na 10 metrach było wielkości kciuka dosłownie. No niestety tego nie nagrałem, bo stwierdziłem, po cholerę mam to nagrywać, skoro i tak będziemy nagrywać na testach i tak dalej. Więc wtedy pokażemy, jakie ma skupienie, a przyjechałem teraz na strzelnicę, no i niestety. Pierwszy problem ze strzelaniem zauważyłem dzisiaj, właśnie na testach. Czwarty, piąty strzał, nagle karabinek zaczął coraz mocniej szarpać. To nie było tak, że jakiś dźwięk z siebie wydawał inny niż zwykle, po prostu zaczął mocniej kopać. Więc no, ewidentnie coś nam w bebechach poszło. Tak jak mówię, nie wiem co, nie rozbierałem tego, nie mam zamiaru tego rozbierać. Niech się fachowcy na ten temat wypowiedzą i niech oni to naprawią. Bo zależy mi na tym, żeby pokazać wam karabinek świeżo kupiony, bez modyfikacji, bez grzebaniny, żebyście wiedzieli, czego możecie się spodziewać, po prostu kupując go prosto ze sklepu i tyle. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem podczas strzelania, bo wiecie, jak ja sobie strzelam,
No tam zależy z jakiej pozycji, ale zawsze stoję w tym samym miejscu przy swoim stoliku. Taki jest jeden stolik, dość dużo, żebym mógł swój sprzęt rozłożyć. I tam sobie strzelam, nie? Oddaję na przykład 5 strzałów, odkładam karabinek. Podchodzę z powrotem. 5 strzałów, odkładam karabinek. I za każdym razem robię dokładnie tak samo, tak jak wam pokazuję. Czyli strzelam i w ten sposób odkładam karabinek. Robię to dokładnie z każdym karabinkiem, przy każdym teście, z każdym sprzętem. I zobaczcie. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Ja oddałem dzisiaj 150 może strzałów, więcej nie. Osada jest po prostu cała podrapana, nie? I to nie jest żadna tam jakaś, nie wiem, płyta, gdzie tam jakieś gwoździe wystają czy coś. No to zwykły drewniany stolik, nie? I odkładając go od tak, mamy całą tą lewą stronę porysowaną. Ta osada wygląda fantastycznie, ale nie wiem, czy to jest przypadłość tego modelu, czy wszystkie tak mają, bo konkurencyjne wiatrówki w tym przedziale cenowym czegoś takiego nie miały. Miały oczywiście to, że gdzieś tam jak się postarałem, to potrafiłem zdrapać to, nie? Ale nie od odkładania na stół. No bez jaj. I nie chcę tutaj już na samym początku przesądzać, czy ten karabinek jest z dupy, czy nie, no bo tak naprawdę go nie przetestowałem. No nie wiemy o nim nic, oprócz tego, że strzela i szarpie i śrut gdzieś tam leci. Dopiero jak wróci z serwisu, zrobimy jeszcze raz pełny test, tak samo jak było przy Vitalshocie. No, wtedy wam opowiem dokładniej o nim i jak to się wszystko sprawuje. Na tą chwilę jestem trochę zawiedziony, no bo wiadomo, 600 prawie złotych wydany na sprzęt, który nie działa. No trudno, takie życie recenzenta. Ale z drugiej strony, no bardziej to jestem zawiedziony jakością tej kolby, nie? Znaczy tej osady. Z pewnością niektórzy z was się zastanawiają, dlaczego coś takiego się dzieje, że do klienta końcowego trafia karabinek, który tak naprawdę po 15 strzałach czy 20 zaczyna siać na prawo, na lewo i no, w sumie nie da się z niego strzelać, nie? No, odpowiedź jest bardzo prosta, nikt tego nie sprawdza. Karabinki są klepane w fabryce na masę, po prostu idzie taśma, wszystko jest potem składane. Sprawdzanie polega na tym, że ktoś łamie karabinek, wsada śrut, strzela do tarczy na 2 metry i pakuje go do kartonu. I to jest całe sprawdzanie karabinka. Potem on przyjeżdża na przykład do nas do kraju, do oficjalnego dystrybutora, z którego po prostu jest dalej wysyłany do sklepów, co nie? No i tyle. I nic więcej się z tym nie dzieje. No i potem ten produkt przychodzi do sklepu. O ile jest to mały sklep, to jeszcze w małym sklepie ci ludzie się bardziej interesują jakością tego sprzętu i po prostu sami go sprawdzają. Otwierają, sprawdzają czy działa i tak dalej, nie? W większych sklepach, takich molochach, raczej w ogóle nikt tego nie sprawdza, to trafia po prostu na półkę i czeka na klienta. Więc klient przychodzi, kupuje. Taka wiatrówka może leżeć 2, nawet i 3 lata na półce. Tu bywa różnie. Zależy od sklepu, zależy od ilości kupionych karabinków, jaki jest popyt, więc no, to wszystko zależy, co nie? No i potem trafia to do nas, po jakimś tam czasie strzelamy i wychodzi z tego gówno. Więc jak powiedziałem na początku, miało być dobrze, wyszło jak zwykle. No niestety testy odkładamy na kiedy indziej. Zazwyczaj serwis naprawia około 2 tygodni taki karabinek. No bo on musi zostać wysłany, zanim przyjdzie, ktoś się za to zabierze, wymieni elementy, o ile ma części na miejscu, więc wymienią elementy, które się zesrały. No i potem przyślą go do mnie. Vitalshot szedł łącznie z naprawą, z wysyłkami 12 dni. Więc domyślam się, że tutaj będzie podobnie w okolicy 2 tygodni, więc zanim ja się znowu zabiorę za ponowne testy i to nagramy i pomontuję ten film, no to będą ze 3 tygodnie. A na tą chwilę dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia, cześć!